Powiedzieliśmy wcześniej, że udana prezentacja zależy między innymi od jej dobrego zaplanowania. Przede wszystkim proszę państwa, chcę bardzo mocno podkreślić ten element, walcząc z pewnym mitem, który kolejnym mitem na temat prezentacji, który mówi, że najlepsze prezentacje to są te, które są robione żywiołowo, spontanicznie, które są wręcz improwizowane. Powiem tak naj, najlepsze prezentacje to są te, w których improwizacja wygląda tylko na improwizację, w którym spontaniczny przekaz jest naturalnym sposobem mówienia prezentera, ale to są zawsze prezentacje wcześniej przemyślane i dobrze zaplanowane. Proszę zawsze na to zwrócić uwagę, dlatego że w ferworze walki, obowiązków bieżących, zwykle na ten plan brakuje czasu albo w ogóle albo dostatecznie dużo czasu, jaki byłby potrzebny na dobre przygotowanie prezentacji. Wejdźmy w szczegóły. Zakładamy, że ten czas znajdujemy. Odpowiednio wcześniej, nie w poprzedzającą dzień wystąpienia noc, tylko dużo, dużo wcześniej, siadamy do przemyślenia prezentacji. Można wymienić tutaj dwa kluczowe czynniki na początek, a pierwszym z nich jest audytorium. Przede wszystkim zastanawiamy się, nawet jak nam dobrze znane, zastanawiamy się nad tym, jakie ono jest. Można powiedzieć, że ten element, nazwę go króciutko, ogólna charakterystyka jest czynnikiem oczywiście pierwszorzędnej ważności w jakim są wieku dane osoby, do których będziemy mówili, ile ich będzie, na jakich są stanowiskach, jakiej płci i tak dalej, i tak dalej. Kluczowym elementem związanym z audytorium są realne zainteresowania, realne potrzeby audytorium, realna sytuacja, w jakim w jakiej audytorium funkcjonuje. Bo zawsze udana prezentacja to taka, w której, której tematyka Idealnie trafia w tę sytuację zainteresowania czy potrzeby audytorium. Po drugie, bardzo ważnym elementem są cele wystąpienia. Trzeba koniecznie sobie zdefiniować, co powinno być głównym przewodnim celem informacyjnym cel informacyjny własnego wystąpienia. I tutaj proszę zwrócić uwagę, aby zawsze Każde nasze wystąpienie, czy pięciominutowe, czy godzinne, miało ten jeden motyw przewodni. Jeden główny, dwa, najwyżej trzy główne przesłania, ale one muszą być dokładnie zdefiniowane, bo pod nie podporządkowujemy całą resztę całą resztę, czyli przede wszystkim konstrukcję wystąpienia. Od czego zaczniemy? Co będzie rozwinięte w szczegółach? Jak zakończymy? Na jakie wątki przygotowujemy sobie bogatsze przykłady i ciekawostki? Tak, zwracam uwagę szczególnie na ciekawostki, bo one powodują, że po pierwsze, ściąga się mocniej uwagę widzów do danego tematu, a po drugie, jest on po prostu lepiej zapamiętywany. Dlatego konstrukcja wystąpienia od czego zaczniemy powiedzmy raz jeszcze. Co będzie rozwinięte, co będzie na końcu, musi być stricte konsekwencją postawionego celu komunikacyjnego. Warto też zwrócić uwagę na szczegóły organizacyjne, takie jak miejsce, które musi być wygodne, przejrzyste, dobrze jest wejście w sali, mieć za plecami słuchaczy, na ile oczywiście prezenter ma na to wpływ. Warto zwrócić uwagę na czas prezentacji. I tutaj szczególnie zwracam uwagę wszystkich nas, prezenterów, aby planować prezentację z odpowiednią szczegółowością czasową. Jeżeli ktoś daje nam godzinę, starajmy się zaplanować ją na 45 minut. Planowanie tych szczegółów, jakkolwiek drobnych, ma też wpływ na sukces prezentacji.